Dzień dobry, witam Państwa na konferencji przed meczem 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W meczu tym Łódzki Klub Sportowy zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. To spotkanie już w najbliższy poniedziałek, 20 maja o godzinie 19, a z nami jest trener pierwszej drużyny Marcin Matysiak. Trenerze, ja chciałabym zacząć od sytuacji zdrowotnej w zespole. Jak to wygląda, na kogo możemy liczyć w poniedziałek, a na kogo na pewno nie? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Może prościej będzie, jeśli powiem, na kogo nie możemy liczyć, bo wymieniając na kogo możemy liczyć, trochę czasu zajmie. Na pewno nie będziemy mogli skorzystać z Husseina Balicza, który cały czas leczy kontuzję. Również Michał Mokrzycki będzie wykluczony z tego meczu i pod dużym znakiem zapytania stoi występ Jakuba Letniowskiego. To jest trójka zawodników, z których przechodzą w danym momencie teraz rehabilitację. Tak jak powiedziałem, tych dwóch pierwszych zawodników na pewno nie zobaczymy na boisku. Co do trzeciego zawodnika, to czas pokaże. Dziękuję bardzo i teraz Państwa poproszę o zadawanie pytań. Krzysztof Sędziński, Telewizja Toja. Panie trenerze, wiadomo, że sytuacja jest jaka jest, ale czy to jest... Trudna. Trudna. No nawet no właściwie już jest po tej trudnej sytuacji, teraz to już można powiedzieć. Ale nadal trudna. No właśnie, to do tego zmierzam. Czy po pierwsze będziecie próbować podnieść się mentalnie, czy to jest właśnie czas na to, żeby zamieszać, poszukać rozwiązań może już pod kątem nowego sezonu? Myślę, że musimy w tym wszystkim poszukać balansu, bo tak jak tutaj pan redaktor powiedział, już szans nie mamy żadnych. Jest to trudny moment. Myślę, że trudny moment dla całej społeczności, dla fanów, dla klubu, dla sztabu, dla zawodników. Ale w tym wszystkim musimy jeszcze odnaleźć pokłady takiej ostatniej motywacji, bo zostały nam dwa mecze i w tych meczach musimy się zaprezentować jak najlepiej. I oczywiście z tego miejsca mogę powiedzieć, że pewne roszady będą jakby w składzie wyjściowym, jak i również w kadrze meczowej. Także no, szukamy cały czas jeszcze tej takiej energii, pozytywnej energii, żeby jeszcze w tych dwóch meczach godnie się zaprezentować. To też z tego tytułu przesunęliśmy dwóch zawodników z drugiej drużyny do pierwszego zespołu. Jest to Oleg Iwańczyk i Riko. Bo właśnie też szukamy takiego impulsu wśród młodych zawodników, którzy po prostu dadzą taką pozytywną energię na treningach. Ja tak patrzę też na ten cały okres pracy pana i widzę, że nawet mimo tego, że już w Gliwicach było wiadomo, jaka jest sytuacja, pan nadal bardzo mocno przeżywa to, co się dzieje. Widać, że jednak panu bardzo mocno zależy na każdym ze spotkań. To też chyba pana dotyka też taka porażka chociażby jak w Piastem. Nie, no zdecydowanie tak. Obejmując pierwszy zespół miałem ambicje, cele, nadzieje. Wiem, że nie udało się tego zrealizować i na pewno pierwsze co robię to po prostu patrzę wewnątrz siebie i szukam co mógłbym zrobić lepiej, żeby jak najwięcej wyciągnąć z tego doświadczenia. Zgadzam się, każdy mecz przeżywam, na każdym meczu bardzo mi zależy. Pomimo tego, że już spadliśmy, to i tak chciałbym, żebyśmy do końca godnie reprezentowali Łódzki Klub Sportowy i bardzo na tym mi zależy. Dlatego takie porażki 4-0 na pewno bardzo, bardzo bolą mnie, sztab i pewnie zawodników. Patrząc na ten okres mojej pracy, to jakby troszkę dzielę to na takie dwa etapy. Pierwszy etap, można powiedzieć, to był taki do meczu z Lechem Poznań, gdzie zarządzaliśmy kryzysem wynikowym, ale cały czas jakby były te szanse matematyczne i bardzo, bardzo chcieliśmy to odwrócić. Były takie momenty, już tutaj wielokrotnie było podkreślane, gdzie braliśmy tą wiarę wśród kibiców, ale też taką nadzieję w samych sobie. No, a już po meczu z Lechem Poznań już te szanse matematyczne były tak naprawdę znikome. I tu pojawił się, można powiedzieć, taki drugi kryzys, bo oprócz takiego kryzysu wynikowego pojawił się też taki kryzys zarządzania tym wszystkim. Mnie osobiście bardzo ciężko już po meczu z Lechem, gdzie wszystko już było przesądzone,
było bardzo, bardzo ciężko z perspektywy i trenera, i nadal jest, bo mówię, bo to jest trudny okres, bo oprócz tego kryzysu wynikowego też mówię, no są takie kryzysy zarządzania, ktoś zostaje, ktoś odchodzi, nowe kontrakty, czy ktoś będzie miał przedłużane, no to wszystko gdzieś tam cały czas żyje, ale pomimo tego przychodzi ten mecz, gdzie musimy wyjść i dać siebie 100%, dlatego no, gdzieś tam ogromne doświadczenie i ogromna lekcja dla mnie samego. Jeszcze pytanie, które też zadam trenerowi Pogorzale, biorąc pod uwagę to, że tak się złożyło, że w kalendarzu jeden i drugi zespół gra w Lubinie z Zagłębiem. Czy wy też patrzycie, w związku też z waszą sytuacją, na ten mecz tak trochę, albo na te dwa mecze jakoś razem, czy zupełnie nie? Tu młodzież, tam młodzież, tu pierwsza drużyna, druga drużyna, czy zupełnie nie? Czy myślę, że przez pryzmat jakby patrzeć całego sezonu, to współpracujemy, bo te przejścia, czy z pierwszego zespołu do drugiego zespołu, czy z drugiego zespołu do pierwszego cały czas było, to nie było takie środowisko hermetyczne, gdzie my się zamknęliśmy i nie patrzyliśmy w stronę drugiego zespołu i też jeżeli były potrzeby w drugim zespole, też braliśmy to pod uwagę, także ta współpraca była, ale no, należy zawsze pamiętać, że pierwszy zespół to jest pierwszy zespół i przede wszystkim patrzymy tutaj, żeby w pierwszym zespole jak najlepiej przygotować się do meczu i to będzie dla nas kluczowe. Ja mam jeszcze pytanie, to co widzieliśmy w Gliwicach, bo to takie opowieści, że wszystkim zależy albo powinno zależeć, ale to na boisku się nie przełożyło. Panie trenerze, pan się nie obawia, że to do końca już będzie tak wyglądało, że nie wiem, do utraty pierwszej bramki może jeszcze, a potem to się wszystko tak posypie, bo z tego co pan co mówi, no to nie wiadomo co dalej, tak? Nie wszyscy wiedzą co będą robić w najbliższych tygodniach, miesiącach, więc to ja mam tu takie wrażenie, no z życia to wzięte, że to jest takie nadogranie tych dwóch spotkań i te takie słowa o nie wiem, honorze, o tym, żeby się dobrze pokazać, to no nie bardzo mi się chce w to wierzyć, z tego co widziałem, a może to był wypadek przy pracy, jednak te dwa mecze pokażą, że no to różna jeszcze chce się tym kibicom pokazać. Szczerze? Tak. Nie no, obawiam się, jakby... Obawiam się, no nie, jakby nie będę tego ukrywał. No to jest trudny moment. No teraz już myślę, że największe znaczenie to ma to, co jest w głowie, co siedzi w głowie. I ja zdaję sobie sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy i na pewno to nie pomaga. To nieraz to też nie jest tak, że nie wiem, że ktoś nie chce, że nie wiem, w danym momencie mu się nie chce, bo nie wierzę w to, ale no. Po prostu no, w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, dużą rolę odgrywa przede wszystkim ten aspekt mentalny i głowa. I dlatego też w tym tygodniu jakby szukaliśmy jako sztab cały czas nowego bodźca, nowej motywacji, tak jak wspomniałem. Przejście dwóch zawodników do pierwszego zespołu, pewna zmiana w treningach, no tak, żeby jeszcze po prostu spowodować, żeby na te dwa mecze być optymalnie przygotowanym, ale czy to przyniesie jakikolwiek rezultat, ciężko mi jest powiedzieć, naprawdę, bo zdaję sobie sprawę, że ciężko jest po prostu dotrzeć w danym momencie do głów zawodników, jak to wszystko już tak naprawdę gdzieś tam nie walczymy, tak, o utrzymanie, już to wszystko gdzieś zostało przesądzone i myślę, że to jest problem. No, ja wierzę w to, że w tych dwóch meczach te pokłady motywacji znajdą się i naprawdę będzie to wyglądało dobrze i zostawimy po sobie w tych dwóch ostatnich spotkaniach dobre wrażenie, no bo tak patrząc do meczu z Gliwicami, jak analizowaliśmy ten mecz, to tak naprawdę okej, do tej 75. minuty naprawdę nie wyglądało to źle. To pierwsza połowa, gdzie wyszliśmy z bardzo dobrym nastawieniem, kreowaliśmy sytuację, potrafiliśmy przez moment zdominować przeciwnika. Pierwsza połowa, kończymy 0-0, no, nic nie zapowiadało tego, że my tam przegramy 4-0. No, biorąc pod uwagę sam obraz meczu, czy patrząc na to, jak wyglądały statystyki po pierwszej połowie, to nic nie wskazywało, że 4-0 przegramy, ale no, mówię, do 75. minuty, bo nawet jak straciliśmy tą bramkę na 1-0, okej, to na 48 minucie to nie wyglądało już tak jak w pierwszej połowie, ale jednak do tej 75 minuty jeszcze były takie momenty, gdzie tak naprawdę niewiele brakowało, a moglibyśmy się pokusić o zdobycie bramki wyrównującej.
ale już po 75 minucie gdzieś to wszystko się rozjechało, tak? No nie ma co, mówiąc tak kolokwialnie, nie ma co ukrywać. No i zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo ciężki moment, no ale tak jak mówię, no cały tydzień pracowaliśmy, jeszcze ten tydzień się nie skończył, pracujemy nad tym, żeby to wyglądało jak najlepiej. Nie widzę więcej pytań, a zatem trenerze bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.